Miasto chce sprzedać w drodze przetargu działkę u zbiegu ulic Limanowskiego i Nawojowskiej. To niespełna 8 arów terenu nieobjętego planem miejscowym. Wcześniej zgody na to muszą wyrazić radni, jednak zdania na temat sprzedaży są podzielone. Jak przypomniała radna Teresa Cabała, prezydent jeszcze w trakcie kampanii wyborczej podpisał deklarację, że nie będzie wyprzedawał majątku miasta. Stanowczo mówię nie. Teren jest naprawdę atrakcyjny i jest on niezbędny do rozwoju miasta Nowego Sącza. Pamiętamy również, że przed laty też były zakusy na sprzedaż tej działki. Niemniej jednak wszyscy zgodnie ustalili, iż te działki są niezbędne pod przebudowę skrzyżowania. To absurdalna teza, komentował z kolei radny Leszek Zegzda. Z mojego punktu widzenia 7 arów u zbiegu ulicy Nawojowskiej i Królowej Jadwigi nie jest super atrakcyjnym miejscem i terenem niezbędnym dla rozwoju miasta Nowego Sącza. Ale otrzymałem informację, że w terenie, który tam jest wydzielony, oprócz tych 7 arów, jest przewidziany teren na budowę również ronda. Mamy do wyboru, proszę Państwa, rozwój miasta albo dziadostwo. I tak naprawdę to jest, drogie panie i panowie, pytanie, czy mamy przyglądać się, jak na 7 arach tam będą pokrzywy rosły, czy może znajdzie się jakiś właściciel, który na przykład zagospodaruje ten teren. Z kolei radny Artur Czernecki zaproponował, żeby do pomysłu sprzedaży działki powrócić dopiero po przebudowie skrzyżowania. Kto sprzedaje działkę, która nie ma planu przestrzennego? No przecież, no i Państwo wiecie o tym, że to jest za grosze w tej chwili sprzedaży. Z planem przestrzennym już w uwarunkowaniach będzie wartość 100% warta działka. Dlatego powiedziałem, Szanowni Państwo, poczekajcie, wstrzymajcie się. Najpierw przebudujmy skrzyżowanie, a potem podejmujmy decyzję. Radni podczas wtorkowych obrad nie podjęli jednak ostatecznej decyzji w tej sprawie. Sesję z powodu późnej godziny trzeba było przerwać. Jej kontynuację zaplanowano na przyszły wtorek.